Kiedy wreszcie rząd wycofa się z bardzo niebezpiecznej nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej obniżenia wieku szkolnego? Ani dzieci, ani szkoły nie są przygotowane do tego typu zmian. Oszukaliście rodziców i mówię to z pełnym przekonaniem, twierdząc, że będą mieli wybór w tym okresie przejściowym pomiędzy przedszkolem, zerówką a szkołą podstawową. W praktyce tego wyboru nie mieli. Wybór mieli jedynie rodzice bogatych dzieci, których stać było za zapłacenie za przedszkole w pełnym wymiarze. A w związku z tym doprowadziliście do sytuacji no niebywałej w Polsce XXI wieku, że o szansach rozwojowych dziecka decydują pieniądze ich rodziców. Największy problem, jaki tutaj mamy z wprowadzeniem tych zmian, dotyczy zmiany podstawy programowej. Ta podstawa programowa nie jest dostosowana do wieku dziecka, do jego możliwości poznawczych i rozwojowych. My mieliśmy wcześniej, przed zmianą, jedną z najlepszych podstaw programowych w pierwszym etapie edukacyjnym. Czas minął, zniszczyliście. Pani poseł, dziękuję Widać serdecznie. Widać to wyraźnie, jeśli idzie o wymagania dotyczące nauki pisania i czytania. Dziękuję bardzo, pani poseł. W stosunku do pani poseł, dziękuję, czas minął. Dzieci 7- i 8-letnich. Dziękuję bardzo, pani poseł. Kiedy wreszcie z tego się wycofacie?